Dzisiu. To był pierwszy seans misia z Dzisia. Jego właścicielki, Julki, raczej nie, ale z pewnością po raz pierwszy Julka razem z misiem otwierała festiwal filmowy. Festiwal filmów Młodego Widza. Festiwal filmów Młodego Widza. Uważamy! Uważamy! Za! Za! Otwarty! Otwarty! Brawa! Brawo! Pierwszym filmem festiwalu Ale Kino była Bitwa na Śnieżki, nowa animowana wersja obrazu pod tytułem Pies, który powstrzymał wojnę. Producentem tego dawnego, kultowego obrazu był Rock Demers, który dziś odebrał w Poznaniu nagrodę Platynowych Koziołków. Od początku założyłem, a zrobiłem 26 filmów dla dzieci, że ich bohaterowie będą mieli od 10 do 12 lat. Historia będzie dotyczyła współczesności, nie będzie w niej przemocy, będzie za to mnóstwo humoru i zachęta do życia. Takich filmów na festiwalu Ale Kino nie zabraknie. W programie jest ich 150, dlatego warto przyjrzeć mu się uważnie. My tutaj doradzamy. Dla jakiej grupy wiekowej film jest najlepszy? Poza tym na tym festiwalu spotykają się i filmy od lat 2 i filmy od lat 16. I broń Boże, żeby te widownie nam się pomieszały. Więc jeżeli ktoś już trafi na film dla właściwej kategorii wiekowej, to na pewno trafi na obraz ciekawy i odpowiedni dla dziecka, z którym przyjdzie. Tam idziemy, na dwójki. Dwójka. Stali bywalcy festiwalu, tacy jak pani Ewelina i jej syn Borys, dokładnie wiedzą, po co przychodzą. Najlepiej będę widzieć. Proszę bardzo, twój bilet. Są to filmy wartościowe. Ja jako już nastolatka chodziłam na Ale Kino, no i wiem, że dla dziecka będą dobre. A to jeszcze jest tak, że są z różnych kulturowych obszarów, czyli duńskie, szwedzkie, więc myślę, że jemu akurat podpasują. Zawsze pukać. Jest tu kto? Ciekawym doświadczeniem może być też szansa na spotkanie z twórcami filmów i młodymi aktorami. Dziś widzowie mieli szansę porozmawiać z Dominikiem, który zagrał w filmie Za niebieskimi drzwiami. Zrobisz coś dla mnie. Co zrobisz z ciotką? Praca na planie, no to jest rzecz trudna i trzeba być cierpliwym, ponieważ dużo się powtarza sceny. I jest to jednocześnie też bardzo fajne przeżycie, bardzo ciekawe i to jest przygoda, której nie zapomni się nigdy. Na przygodę z filmem młodzi widzowie mają 8 dni. Od rana można wziąć udział w seansach dla młodszych dzieci, po południu dla młodzieży. Weekendy zarezerwowano dla rodzin. Jesteśmy bardzo świadomie przygotowani na to, aby przyjąć na festiwalu ponad 20 tysięcy dzieci i na nich właśnie tutaj czekamy. Więc nie ma na co czekać. Trzeba wybrać się do Multikina 51, Kina Pałacowego lub Sceny Wspólnej w Poznaniu. Festiwal Ale Kino potrwa do przyszłej niedzieli.